Co najciekawszego było z piątku? Nocna przeprawa przez Madryt bez kółka zębatego. A tak, 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 bo nie dokręciłem kółka zębatego przy rowerze, nie, i się ten, nie, i wtedy bez przerzucenia przerzutek, żeśmy dojechali na kemping. No i ulga, jak obsługa lotniska przejęła nasze rowery, bo nie byliśmy pewni, jak... Tak. Nie, w sumie rowery w dobrym stanie tak. były, to znaczy to, że tam mi to kółko odpadło, to moja wina, nie, a nie obsługi lotniska, bo ja tam nie dokręciłem przy przekładaniu przerzutki, dlatego żeśmy stracili. Tobie, Karol, coś tam w rowerze, coś tam chyba, coś się stuknięte było, tak? Nie, ostatecznie chyba nie. Wszystko było dobrze, tak? Piątek, dziwo. Okej. Okay. No, dobra. To i to był piątek. I sobota. Zaczynamy sobotę. Do soboty żeśmy rozpoczęli od tego, że trzeba było pojechać do Decathlonu, żeby kupić zębatkę do mojej przerzutki. I gaz, i napoje izotoniczne. Także żeśmy załatwili Decathlon i żeśmy pojechali. Co jeszcze z soboty warto wspomnieć? Bardzo ładnie po Madrycie się jeździ rowerem. Mnóstwo ścieżek świetnych właściwie. Się jeździ w stolicy miasta. No, to prawda, nie? No i że w sobotę zaczęła się saga z moim tylnym kołem. Jeszcze będzie o niej powiedziane w przyszłości, bo boję się, że będzie powracało. Aha, bo dętki zostały w sobotę. To była pierwsza guma na tylnym kole. Tak jest, no. Wiatr trochę nas też zmęczył w sobotę, tak? No, ale byliśmy zacięci i mieliśmy taki ambitny plan, żeby do Segowii dojechać w sobotę. Segowia to ile to było kilometrów od Madrytu? Setka? Ponad setka. Przejechaliśmy 60 kilka, a no, mieliśmy jeszcze 120 chyba, tak? Chyba 120. Nie, ponad 100, bo potem ponad 100, tak, bo 10 do podejścia, a potem co najmniej 20 do Segowii. No, ale żeśmy nie dotarli. Czemu żeśmy dotarli do Segowii w sobotę? Jak się tuż przy zjeździe na ciężki podjazd, jak się okazało następnego dnia, złapała nas Garda Nacion, która przypomniała nam, raczej poinformowała nas, że na drogi wyjeżdżać bez kasków rowerzystom nie wolno, przez co musieliśmy kaski te zdobyć jeszcze dwa. Czyli za Karol po prostu śmignąłeś wtedy do Decathlonu, nie, to było kilkanaście kilometrów, tak? 12 w jedną stronę. Czyli w sobotę leciałeś do Decathlonu. Może wtedy jedyny raz spadał deszcz, tak dosyć solidnie. Do Decathlonu było przyjemniej z górki razem z wiatrem. Z Decathlonu do hotelu było już pod górkę przeciw wiatrowi i z deszczem niestety. No. Za to mamy stylowe czarne kaski, które wcale nie są takie złe, jak się wydawały na początku. Tak. No i ten, przez to, żeśmy trochę sobie podwyższyli średnią za noclegi, tak, byśmy zapłacili 160 euro w sumie za trzech za noclegi, nie? Ale za to standard był bardzo. Standard był taki, tak jest. Był taki, tak mnie ten standard rozczulił, że wyprałem sobie skarpetki i zostawiłem w łazience na koleżance, tak, że mam o dwie pary skarpet mniej, bo a nie zrobiłem sobie w łazience. Ale z drugiej strony, gdybyśmy mieli tego dnia jeszcze pod wiatr i w deszczu do Segowii docierać, to byłoby tak, że coś nas tam strzegło chyba. Tak. No bo tak śmiejemy się z tym noclegiem, że 160 euro, dlatego że na kempingach płacimy zwykle około 30 za trzech. No to dzisiaj 27, w Sarii tam wczoraj chyba 30, czy coś takiego. No jeden taki już komunalny spali kempingu za darmo, nie? Także tutaj w porównaniu z takimi cenami to 160 za nocleg, to tak gdzieś tam szarpnęło, ale jak widzicie, moi drodzy, żyjemy sobie dobrze, pijemy piwko, pijemy kole w knajpach, także na biednego nie trafiło, co? No i to był ten, nie? Czyli w sobotę żeśmy przenocowali, ta miejscowość nazywała Nowa Cerada. No i potem niedzielny poranek, to po prostu podejście, to Nowa Cerada była na poziomie 1200 metrów, a myśmy musieli przez przełęcz się przedostać, która miała 1800 z hakiem, nie? Tak, na pewno więcej, bo 1800 było jeszcze kilkaset metrów przed... Co z tego poranka wam zostało w pamięci? Przeraźliwe zimno. Było zimno. Ale to wiecie co, kurczę, to zimno tak naprawdę mi doskwierało, jak że zjeżdżaliśmy bardziej, nie? Tak. Było też zimno, jak się wchodziło, ale tak jak wchodził, no się pocił, nie? A potem jak żeśmy już z tego 1800 metrów zjeżdżali na dół... Pozdrowienia dla mojej żony, która mi zazdrościła, że ja do ciepłego kraju. Nie no, teraz jest ciepło, nie? Teraz to teraz pewno jest, ciepło. Nie wiem, było ponad 20 stopni, nie? Ale z tym zimnem to tak, to nie tylko było w niedzielę po podchodzeniu, ale też potem w kolejne dni gdzieś tam na kempingach, no, też było zimno. No ale żeśmy podeszli, potem żeśmy zjechali do Segowii. No, myśmy z Egiłbojniczym Segowii niewiele widzieli, żeśmy sobie jakieś selfie strzelili, poszliśmy do kościoła, ale potem po mszy ty, Karol, zwiedzałeś Segowię. Udało mi się wjechać na górę, na Stare Miasto i niestety z zewnątrz zobaczyć
tam jest katedra. I wejść przed, podejść pod bramę do Alcazaru. Niestety stał tam rzymski żołnierz, o dziwo, z którym nie mogłem się dogadać. Wejście na plac Bo po łacinie nie gadałeś. Niestety. On chyba też nie. Chyba też. I pod sam Alcazar na plac nie wolno było wejść z rowerem i nie mogłem się z nim dogadać. Ty byłeś rozczarowany, nie zobaczyłeś tyle Segowii, co chciałeś. Musisz wrócić do Segowii. Ale żeby zobaczyć Segowię, to trzeba co najmniej tam cały dzień spędzić. Tak jest, ale jako amator Koli, potem spałeś w miejscowości Koka, tak? Tak było. A jeszcze myśmy wtedy, gdzie Karol zwiedzał Segowie, to myśmy piknikowali pod wiszącą skałą, nie? Bo Tak. Przy pomniku Jana Pawła II. To prawda, tak. Przy przypadek, że nie wybrali, ale się okazało, że tak, że tutaj cała diecezja, cała parafia była właśnie pod Jana Pawła II. No i ciekawą palmę mają, to była niedziela palmowa, także w kościele. Nie wiem, co to za rośliny, ale palmy nie przypominało, ale to jakiś ostrokrzew czy nie. No. No i potem żeśmy po tym pikniku jeszcze śmignęli, żeby nadrobić to, cośmy nie zrobili, do miejscowości Koka. Ile byś tam przyjechał? 60 km z tej Segowii, tak. No, do miejscowości Koka. A ty znowu złapałeś gumę? Tak. 10 km przed Koką, druga guma. Koło cmentarza wtedy, bo wcześniej przy jakimś tym ogrodzie, potem przy cmentarzu zmienialiśmy. No i ten, w miejscowości Koka uroczy właściciel tego kempingu, Dawidka miał na imię, David. No bardzo, bardzo fajny, super kemping. No i obudziliśmy się rano, jak strasznie zimno było, chyba -1 wtedy jeden. Było. No, a potem jak się zwinęli. Tak, zjedliśmy tylko na rowery i do Iskar. A po drodze ja patrzyłem tylko na termometr, bo ja na tej nawigacji miałem termometr, -3 było, nie? Obudziłem się, było -1, a w czasie trasy było -3, ale potem jak słońce im było wyżej, było coraz cieplej, lepiej, aż potem kilkanaście stopni. No i odpaliliśmy plan B, czyli stwierdziliśmy, że w takim razie przeskoczymy ponad 200 km autobusem, czyli żeśmy pojechali do miejscowości Valladolid. No i żeśmy ichniejszym PKS-em pojechali, czyli tym Alsom takim, ale żeśmy nie zdążyliśmy kupić biletu normalny PKS ichniejszy i kupiliśmy na jakiś taki... A przy okazji pozwoliliśmy dwa rowery włożyć do jednej torby. Tak, bo żeśmy tak szybko żeśmy jechali w tym zimnie, że Karolowi gdzieś na drodze torba. Gdzieś na drodze serwisowej spod służącego się ręcznika niestety wysunęła się torba na rower. Także jak ktoś z was ogląda to w Hiszpanii i znalazł tą torbę, to proszę odesłać Karolowi. Albo korzystać. Na potwierdzenie, że moja w środku dwa kawałki plastiku do włożenia w hamulce tarczowe, więc na pewno. Mieliśmy o 14:30 odjechać autobusem. Byłem przekonany, że to jest ostatni autobus tego dnia do miejscowości Bimbera. Żeśmy intensywnie po prostu pakowali te rowery, żeby zdążyć, żeby były spakowane. Chciałem kierowcy kupić bilet, to mówię, nie, tylko w automacie. Automat nie sprzedawał, bo już autobus miał odjeżdżać, ale potem się okazało, że to nie był ostatni autobus, tylko ten następny był trochę droższy, bo miał te takie z takiej, no chyba nie wiem, sztucznej skóry, ale takie wyglądały jak skórzane fotele. Rozkładane fotele, barek z wodą tylko, toaleta i tak dalej, nie? No i tak żeśmy pojechali do miejscowości Leon. Tak jest. A tam była przesiadka już takiego normalnego PKS-u, czyli autobus, który miał chyba, nie wiem, no 20 lat miał co najmniej, nie? Tak, na pozycji. Tak. Kierowca młody. Dwa razy młodszy od autobusu. Tak jest. I po prostu na testosteronie mega jechał po prostu przez te miejscowości. Cieszyliśmy się, że nas nie mija na rowerach. Znaczy, że my jadąc rowerami, nie mijamy. Ja zrozumiałem, dlaczego w autobusach jest napisane, że pasy zapiąć. Od razu zapiłem pasy, nie w autobusie, tak? Ale bezpiecznie nas dowiózł. W takich warunkach wjechaliśmy w góry obszaru Bierzo. Bardzo piękne, ale też... A, ty się znasz, bracie, nie wiedziałem, gdzieśmy wjechali, no właśnie, nie? Bo to miejscowość Bembibre, tak? Tak, Bembibre. No i potem myśmy tam z tej miejscowości mieli na kemping pojechać do miejscowości... Nosedy. 13 kilometrów. No niby 13 kilometrów, niby nic, nie? A po prostu męczarnia taka... Po ciemku, jeszcze to ostatnie podejście, ten kemping, po prostu, nie? A kemping taki ten, nie? Taki gminny, taki w ogóle za darmo, nie? Tam woda była, prąd był, nie trzeba było za nic płacić, tylko trzeba było zadzwonić po prostu. Ja zadzwoniłem do jakiegoś tam administratora, on nie mówił po angielsku, ja po hiszpańsku, nie, żeśmy się SMS-ami dogadali przez Google Translatora, że możemy tam przenosować. To już nam bardzo obniżyło średnią z noclegi, bo było 0,0 euro za noclegę. No i jak żeśmy ruszyli stamtąd, to kiedy to był dzień tygodnia? To był poniedziałek? Nie. Poniedziałek chyba, bo wczoraj był wtorek, czyli środa. Zaraz, bo myśmy w niedzielę dojechaliśmy do Koki rano i myśmy tam przenocowali z poniedziałku na wtorek. Tak.
Czyli we wtorek rano żeśmy ruszyli właśnie z tej miejscowości Nocedera. I dojechaliśmy do tej miejscowości... Trabadella się wczoraj dojechali. No, też fajny kemping. Tak, nazwany Doliną Słońca. A, ty kurczę, powiedz więcej coś, no, czegoś się nauczymy. Tylko tyle wiem, nazywał się... O, już nawet nazwy po hiszpańsku nie powiem, ale kojarzę, że Dolina Słońca. No i wieczorem faktycznie po południu było tam sporo słońca nad ranem. Ale nad pięknym, rwącym górskim potokiem, który szumiał całą noc, Wieczorem udało mi się podejść bogate w różnego rodzaju zwierzęta, nietoperze, ptaki głośno śpiewały, naprawdę piękne miejsce. I to moje prywatne... Nietoperze śpiewały? Ptaki śpiewały, a nietoperze latały. Nietoperze mdlały. Gdybym słyszał nietoperze, mógłbym mieć problem zasnąć. Ale jak się rano okazało, to mają tam kolonię jakąś harcerze tutaj. I znowu nas mróz zaskoczył. Tak, bo nie mówiliśmy o tym, że na poprzedniej nocy to też... Szrom zbieraliśmy, no. Chociaż nie, tam w tym Nocedera gdzieś tam... Pospaliśmy trochę później i słońce dostaliśmy. Słońce to, tak. A tutaj po prostu w tym wczorajszym po prostu, dzisiaj było... Nie, to dzisiaj, teraz dzisiaj jest środa. Dzisiaj jest środa i dzisiaj razem wstali, to był ten właśnie mróz taki, zasłonione było wszystko. No i dzisiaj mieliśmy taki dość stromy podjazd, właściwie podejście można powiedzieć, podejście, tak? Na 1300 metrów. 1335 było mocne. No, a startowaliśmy gdzieś na 700 czy 800 jakoś chyba, tak? Także pierwsza połowa dzisiejszego przejazdu taka była trochę masakryczna, jeśli chodzi o to pchanie i podjeżdżanie, ale z kolei druga połowa to głównie zjeżdżanie, nie? Tam z pewnymi wyjątkami, nie? Tak jest. No i Karol tutaj mówił, że to tak naprawdę drugą połowę to będziemy jechać średnio 30 na godzinę i trochę... Jak się okazało, trasa była nieco bardziej kamino niż asfalt. W efekcie kamienie trochę nas spowolniły. Tak, bo wyglądało to po prostu idealnie na mapie, po prostu bo takie fajne stromizny w dół. Jak się okazało, że to jest taka droga szutrowa, pełna kamyczków i człowiek albo na hamulcu ręcznym jechał, albo sprowadzał rower, to się okazało, że... A felgi były gorące od nagrzanych. No tak, także to średnio nam nie wyszło. No i koniec końców jesteśmy tutaj właśnie w barze przy kempingu, miejscowość Saria. Saria, no. No i to... I tuż przed Sarią w miejscowości Samos, przy pięknym kościele, którego niestety zobaczyć nie mogłem, ponieważ... Ale zrobiłeś zdjęcie? Nie, kurczę, nie mogli pokazać, bo w przebitkę znajdziemy może gdzieś tego, z jakichś tych, nie, z jakichś innych źródeł. Piękny stary klasztor w dolinie w Samos, tylko zamiast na niego patrzeć, to spoglądałem na tylne koło, ponieważ udało mi się złapać trzecią gumę. Trzecia dętka, no. Ja mówiłem, żeby zainwestować w dobre opony, ale Gie nie mówił, że Karol kupił niedawno tą oponę. Parę miesięcy temu, bo będzie zmienione ale widocznie nie na Hiszpanię. Zapytali mnie, czy może być z białym paskiem, powiedziałem jak najbardziej. Chyba może być białym paskiem, ale też nie wiem. Poprzednia była właśnie szwalbę, tak jak twoje, z białym paskiem, dlatego... Teraz jest z białym paskiem i jak się okazuje, niestety nie na hiszpańskie drogi. Tak jest. No, ja mam szwalbę Marathon Tour Plus i one są podobno niezniszczalne. Nie chcę tutaj zapeszać, żeby nie okazało się, że ja złapię dwie gumy, nie? Ale na razie super. No dobra, no i postanowiliśmy właśnie teraz dzisiaj filmik nagrać, bo tak się zabieram od soboty, żeby coś tam nagrać. Czy jakieś przebitki takie mieliśmy z jednego, z drugiego lotniska, natomiast niczego żeśmy nie wrzucili, a gdzieś tam kilka osób prosiło, żebyśmy wrzucali wideo z naszej relacji, także dzisiaj ten prawie że kwadrans. Na razie, patrzcie, tutaj na liczniku jest 13 minut, jeszcze możemy powiedzieć przez kilka minut. Czyli co, czeka nas jeszcze ze 120-150 km jazdy, prawda? 120 z tego zapamiętam. Tak jest, czyli dzisiaj jest środa, czyli jedziemy czwartek, w czwartek, piątek, czyli pewno w piątek po południu do Santiago dotrzemy. W sobotę i niedzielę jesteśmy w Santiago. I potem w poniedziałek wsiadamy w autobus. Mam nadzieję, że takie pasiony jak tamten, gdzie będą skórzane w fotele. Nasze rowery w bagażniku i jedziemy do Madrytu. I wtedy w poniedziałek wieczorem będziemy w Madrycie. Wtorek mamy czas na zwiedzanie Madrytu. I w środę się pakujemy w samolot z naszymi rowerami i lecimy z powrotem do Polski. Czyli jeżeli dzisiaj w środę opublikujemy ten filmik, to potem trzeba by jeszcze jeden filmik gdzieś tam może z Santiago opublikować. Tak, pewnie. Zrobimy na dwie części zrobimy. Dobra, panowie, coś jeszcze na koniec? Jest dobrze. Jest dobrze.
średnia i temperatury jazdy wychodzi właściwa. Tak. Raz się zjeżdża 3 na godzinę, raz 50, tak. Raz jest minus 3, raz plus 27, to no. Średnia wychodzi. No akurat. Tak było, oni przecież jechali, było, w czasie jazdy było 27, a w nocy było minus 1, nie? Takie różnice, nie? Ale super. Ale też muszę powiedzieć, że super się jeździ, nie? Bo ja mam takie poczucie, że tutaj kierowcy się bardzo pilnują. Tak, bezpiecznie. No, myśmy tutaj sporo jechali takimi drogami, no takimi powiedzmy jak wojewódzkie w Polsce, prawda? I w zasadzie wszyscy kierowcy 1,5 metra zachowują, po prostu omijają. Nawet jak idziemy za białą linią, żeby pozwolić im przejechać, to i tak zwykle czekają do tak. Takiej linii, że mogą wjechać na inny pas, tak, żeby tak, zachować. Także nie wiemy, czy ta dyscyplina wynika z ich kultury osobistej, czy z takich mandatów, czy jak ktoś mówił, że tutaj dronami policja bardzo sprawdza to wszystko, ale faktem jest, że czujemy się mega bezpiecznie na drogach tutaj. Także super, także dzięki i do zobaczenia. Cześć.